Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, Krzysztof Rosz, witam naszych widzów. A w studio witam naszych gości. Pan profesor Mirosław Piotrowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Serdecznie. I pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, były marszałek Sejmu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Proszę panów, chciałem, żebyśmy dzisiejszą rozmowę naszą poświęcili sprawie Unii Europejskiej, ale to, co się tak czasami w skrócie nazywa wartością, jakie Unia Europejska albo je propaguje, albo wręcz tym wartościom przeczy. Dlaczego? Otóż nie wiem, jaka jest państwa opinia, ale ja mam wrażenie, że ta kampania, ona w dużym stopniu jest poświęcona właśnie kwestiom tychże wartości, o których mówimy, czyli na jakich fundamentach ma być Unia Europejska budowana, na jakich jest budowana, czy na jakich była, jak to się zmienia. Kwestie oczywiście gospodarcze, te kwestie bezpieczeństwa też są istotne, ale te sprawy, one są ważne, one może nie są medialne, ale przynajmniej jak czytam relacje ze sprawozdania ze spotkań różnych, jakie mają kandydaci różnych ugrupowań, to te sprawy, one się pojawiają. Czyli to dla ludzi są ważne kwestie. Ja bardzo się cieszę, że takie kwestie się pojawiają, jakkolwiek w skali ogólnopolskiej uważam, że nie ma żadnej osi przekazu. Że te kwestie, jak pan redaktor mówi, pojawiają się na spotkaniach i u mnie również na Lubelszczyźnie, ale w skali całego kraju ubolewam, że nie. A to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Jeśli mówimy o wartościach, no to trzeba przywołać artykuł 2 Traktatu Lizbońskiego, najważniejszego dokumentu Unii Europejskiej, w którym się mówi, że Unia opiera się na poszanowaniu wartości, godności osoby ludzkiej. No i dalej mówi się o demokracji, o tolerancji, a także o równości. No i jeśli wejdziemy w szczegóły, to tak naprawdę okazuje się, że Unia Europejska w sposób bardzo specyficzny rozumie poszanowanie godności osoby ludzkiej, bo nie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, bo można eksperymentować na ludzkich embrionach ja i tak dalej. Jak była kampania przed referendum, gdzie decydowaliśmy o tym, czy wejdziemy do Unii, czy nie, to argumenty zwolenników Unii były takie, przekonywano Polaków, że Unia to jest organizm zbudowany przecież przez partię polityków chadeckich, że to jest instytucja na wskroś przyciągnięta tymi wartościami chrześcijańskimi. Panie marszałku, jakoś tego chyba wtedy już nie było widać, prawda? Ja pamiętam lepsze dokumenty, taki ogromny list z udziałem profesora Lechowskiego i głównych autorytetów Platformy Obywatelskiej o tym, jak będą w Europie promować wartości chrześcijańskie. Tak naprawdę w Europie dzisiaj toczy się wielki spór, który jest czymś więcej niż sporem wartości. To jest spór ustrojowy o to, dla kogo, po co, jak mamy żyć. I tak naprawdę, no, jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, to nie wiemy, co robić w Europie. Dlatego 7 lat temu, wtedy, kiedy trwały jeszcze negocjacje traktatu lizbońskiego, Prawica Rzeczypospolitej proponowała, żeby zaproponować do zbioru tych wartości podstawowych właśnie z artykułu 2 prawa rodziny. To wydawało się, że to jest akurat możliwe, tym bardziej, że w 2006 roku, kiedy kierowałem 6. posiedzeniem Partnerstwa Regionalnego w Sejmie, to jest takie zgromadzenie przewodniczących parlamentów od Polski po Austrię, przez Węgry, Słowenię, tej Europy Środkowej. Myśmy przyjęli taką rezolucję wtedy, że oczekujemy, że rodzina znajdzie się w centrum polityki społecznej w Unii Europejskiej. To jest normalne, naturalne. Każdemu państwu powinno na tym zależeć, każdemu, nie wiem, politykowi, eurodeputowanemu. Druga rzecz, no, my oczekiwaliśmy uznania, przynajmniej deklaratywnego, że życie chrześcijańskie jest, że życie chrześcijańskie narodów Europy jest wartością dla Europy. Ja pamiętam swoje rozmowy w czasie obchodów 50-lecia traktatów rzymskich. No, byłem wtedy w Rzymie, też rozmawiałem w Stolicy Apostolskiej. To ogromne zdziwienie moich rozmówców, że formalnie tylko dwa kraje, to znaczy Francja i Belgia, mówią nie dla dziedzictwa chrześcijańskiego i wszyscy pozostali muszą to uznać. Tak naprawdę my musimy mieć agendę spraw, które w Europie trzeba podnieść. Właśnie takich, jak uznanie praw rodziny za wartość podstawową, a przynajmniej uznanie karty praw rodziny za standard społeczny. Teraz jest dobra okazja, bo mamy jubileusz jej ogłoszenie. Oczywiście promocja prawa do życia. Tutaj z osiągnięciem standardu będzie trudniej, ale trzeba nazywać zło po imieniu. Zabójstwo zabójstwem, łamaniem praw człowieka. Że my nie bronimy światopoglądowego punktu widzenia chrześcijan, my bronimy elementarnego prawa ludzkiego. Właśnie. Kraje promujące aborcjonizm to są kraje, które dopuszczają się łamania praw człowieka. I tak to trzeba nazywać po imieniu. Pan profesor ma okazję obserwować z bliska, jak to w Parlamencie Europejskim wygląda. Powiem szczerze,
parlamencie raczej, jeśli przynajmniej bazując na tych próbach wprowadzania czy różnych raportów, głosowania różnych raportów, raczej nie wiem, jak, czy pan profesor się zgodzi z tą opinią, ale według mnie mamy próbę pewnego narzucania państwom takim też jak Polska czy innym krajom tych w cudzysłowie wartości no, propagowanych przez ugrupowania lewackie wręcz, nawet nie lewicowe, a lewackie. To prawda, te ugrupowania lewicowe, lewackie, liberalne dominują. Mało mają może posłów, ale wpływowe są bardzo. Ale też mają większość, zdolną do przegłosowywania stosownych aktów. Jak pan redaktor powiedział, ja mam okazję temu się nie tylko przyglądać, ale w tym uczestniczyć i niestety jestem przegłosowywany. Pan marszałek wspomniał tutaj o sprawie rodziny. Ta sprawa jest oczywiście obecna w Parlamencie Europejskim, tylko podstawowym dylematem jest, czy uznajemy, że rodzina to związek kobiety, mężczyzny i że to są dzieci, tak? No właśnie, definicja, można powiedzieć, wydaje się oczywista, ale... Wydaje się oczywista tylko w tym studiu i być może w Polsce. Natomiast w Parlamencie Europejskim to takim oczywistym nie jest. 10 lat temu, gdy zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego, pan profesor Adam Biela, który był wcześniej takim delegatem Sejmu Polskiego do Parlamentu Europejskiego, stworzył taką grupę do spraw rodziny i on mi przekazał kierowanie tą grupą. Ale za moment do tej grupy zaczęły napływać osoby, które promowały związki tej samej płci i mówiąc, że to jest właśnie rodzina i właściwie wykorzystały tę grupę, aby rozmyć pojęcie rodziny. I mowa jest o życiu i to jest najważniejsza sprawa. Czyli takim papierkiem lakmusowym podejścia Unii Europejskiej do chrześcijaństwa, do wartości chrześcijańskich, o których mówi pan redaktor, jest podejście do życia. I niestety jesteśmy permanentnie przegłosowywani, ale jest... Pojawia się światełko w tunelu. Potrzeba nam jeszcze nie kilkunastu, ale kilkudziesięciu przynajmniej posłów z innych krajów, a przydałoby się 100 czy 150, aby odrzucać takie raporty, jak chociażby raport Estreli. To był ewenement nie tak dawno, kilka miesięcy temu. Odrzuciliśmy raport Estreli, który właśnie promował aborcję i to 7 głosami, gdy w głosowaniu brało udział blisko 700 posłów, widać, więc to jest możliwe, ale do tej pory chcę powiedzieć, że wszystkie głosowania przegrywaliśmy i według raportu European Dignity Watch 97% aborcji, które odbywa się w Afryce, jest czyniona z naszych pieniędzy, czyli z podatników Unii Europejskiej, czyli nas wszystkich. Stąd też, jeśli można tutaj dodać, pójście do wyborów i oddanie głosu na konkretną osobę, którą wiemy, jak zagłosuje, jest aktem odpowiedzialności. Czyli zarówno my, jak tu siedzimy, jak i nawet księża, czy osoby duchowne, które nas słuchają, muszą wiedzieć, że również płacą na przykład aborcję w Afryce, a my tego nie chcemy, ja tego na przykład nie chcę. Czy to nie jest też tak, panowie, że Europa odeszła od tych swoich korzeni chrześcijańskich? To się dużo mówiło o tym, że przecież założycielami Unii Europejskiej, jednymi założycieli byli wybitni politycy chrześcijańscy. Niektórzy nawet mają procesy beatyfikacyjne, prawda, one trwają. Jak Robert Schuman. Tak, tak. Czy to znaczy, że Unia przestała być, Europa przestaje być chrześcijańska? Martin Schulz, który jest jednym z kandydatów na szefa Komisji Europejskiej, socjalista, wręcz twierdzi, że krzyż powinno się usunąć w przestrzeni publicznej, prawda? No to jest wręcz coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia, że ktoś takie tezy głosił. Pewnie pan profesor z bliska widział tą, ja się nie waham użyć określenia, orgię, jaką była ta debata antywęgierska w czasie uchwalania rezolucji antywęgierskiej w lipcu ubiegłego roku. Te okrzyki, Europa nie jest chrześcijańska, wybijcie to sobie z głowy i tak dalej. Im trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Europa jest chrześcijańska. Że owszem, w Europie są ludzie, którzy głosowali na przykład przeciwko traktatowi z Maastricht, większość Francuzów, Duńczycy, no ale z tego powodu nie pozbawiamy Unii na przykład flagi, jej symbolów, jej nazwy i tak dalej, bo każde zrzeszenie ludzi ma swoją tożsamość i chrześcijaństwo w o wiele głębszym stopniu konstytuuje tożsamość Europy niż nawet te 60 lat integracji przy wszystkich jej zaletach, przy wszystkich jej problemach, przy całym znaczeniu dla tych ostatnich 60 lat dla życia
dwóch czy trzech pokoleń ludzi w Europie. Trzeba systematycznie prowadzić politykę Christendom mainstreaming, czyli wprowadzania do głównego nurtu polityki europejskiej spraw cywilizacji chrześcijańskiej. To co wypychane było. Oczywiście, zaczynając tylko przede wszystkim z mocnym poczuciem prawa, że to my jesteśmy w prawie. 25 lat temu, kiedy zaczynaliśmy walkę o życie w polskim parlamencie, nasze poglądy też traktowane jak skrajne. Gdybyśmy się wtedy mieli przejmować tym, że są odrzucane, to byśmy ich nie podnosili. No tak, wręcz twierdzono, że trzech posłów zetchano, między innymi pan marszałek, że to jest tylko ta trójka, która walczy, prawda? O tak, ale jakieś straszne też, że tam te porównania, tak, że iranizacja, tak, nawet powiedziałem w pewnym momencie, że doszliśmy do tego, że dekomunizację porównuje się do ustaw norymberskich, a Ewangelium Vitae do rządów ajatollahów w Iranie. Tak to wtedy wyglądało. Ale trzeba się temu przeciwstawić i przede wszystkim trzeba bardzo konsekwentnie, zaczynając od spraw najprostszych. Mówię, mamy kartę praw rodziny. Dokument, który Stolica Apostolska, to nie jest dokument magisterialny, to jest dokument prawny, który Stolica Apostolska przedłożyła narodom zjednoczonym, organizacjom międzynarodowym, państwom, zawierający prosty katalog praw rodziny, łącznie z tymi problemami definicyjnymi, o których mówił pan profesor, i które rzeczywiście są poważne, bo pamiętajmy, że Węgry w lipcu ubiegłego roku zaatakowano między innymi za to, że rodzina, dokładnie w tej formule, co w polskiej konstytucji, została wpisana do konstytucji węgierskiej. Czyli mówienie o prawie natury, definiowanie, znaczy przypominanie, na czym ono polega, no w końcu dwóch panów nie urodzi dziecka, nawet jeżeli wynajmą surogatkę, jak to się w tej chwili we Francji dyskutuje, to oni dziecka nie urodzą. Można sobie robić żarty, ponure żarty z prawa natury, ale ono jest. Nie ominie się go. I trzeba bardzo mocno te sprawy stawiać. I mówię, polityka Christendom mainstreaming to jest również szukanie sprzymierzeńców i mówienie jednym głosem o tym, co nas łączy. Dlatego, że mamy suwerenne państwa, jesteśmy odrębnymi partnerami współpracy, ale mamy tą samą kulturę. Wyznajemy te same wartości chrześcijańskie. Czyli, panie marszałku, czyli powiedzmy, trafiacie panowie do Parlamentu Europejskiego, praca organiczna. Tak to można rozumieć. Namawianie, czy szukanie sojuszników, stanowcze, zdecydowane marsze pod prąd, stawianie konkretnych spraw życia, rodziny, wychowania, definiowanie tego w sposób pełny, rozpoznawanie również terenu, przedstawianie problemów, bo wtedy liczymy głosy, odnajdujemy sojuszników i dawanie przede wszystkim wyrazu europejskiemu temu, co dzisiaj bardzo często pojawia się na poziomie narodowym, bo to jest problem, że rząd Rajoya w Hiszpanii może pracować nad zagwarantowaniem prawa do życia. Rząd Orbana deklaruje to w konstytucji. Sejm litewski też podejmuje pracę. Natomiast na poziomie europejskim, czy na poziomie umów międzynarodowych, nie znajdujemy wyrazu tych rzeczy. Właśnie Christendom mainstreaming to próba przełamania, bo właściwie powiedzcie panowie, no, dlaczego nie stać nas na to, żeby kraje, które honorują jeszcze w sposób elementarny prawo do życia, przynajmniej przyjmują pojęcie dziecka poczętego w swoim prawie. Mówię o Irlandii, o Malcie, o Polsce. Dlaczego nie mielibyśmy jutro Hiszpanii, dlaczego nie mielibyśmy podpisać konwencji międzynarodowej i powołać organizacji zajmującej się ochroną życia? Trzeba mieć wyobraźnię i najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku. Panie profesorze, bo pan wspominał o tym raporcie, który 7 głosami udało się obalić. Czyli jest jakaś możliwość szukania porozumienia? Czyli ci eurodeputowani z różnych krajów, oni no mają też, no, pewnie trzeba im pewne rzeczy uzmysłowić, pokazać, bo też przez całe lata czy byli kształtowani, czy wychowywani w określonych systemie wartości, ale widocznie no jest jednak, widać jakieś pole do przekonania. Niby tak, a ja bym jednak rozwiał te rozważania teoretyczne i stąpił na grunt praktyczny. Te osoby absolutnie nie zagłosowały przeciwko raportowi dlatego, bo zmieniły swoje przekonania, ale dlatego, że zbliżały się wybory do Parlamentu Europejskiego i zmieniają się też odczucia ludności. Jeśli mówimy o... Czyli czują politycy pewien nacisk, bo ja nawet poważny nacisk. Nawet są komentarze tu publicystów prowincji takiej lewicowej bardziej, czy polityków, którzy z trwogą, więc mówią wręcz, że w Europie wzrasta ksenofobia, bo jest większe poparcie dla ugrupowań prawicowych, konserwatywnych. No, to jest taka książka, La Revanche de Dieu, że Pan Bóg bierze odwet. Tak.
To też prawda, ale jeśli mówimy o przekonywaniu, to z doświadczenia mojego wynika, że możemy przekonać maksymalnie 5% posłów w Parlamencie Europejskim. Większość przychodzi już ukształtowana i wie, czego chce i deklaruje to wobec wyborców. Dlatego teraz... Istotne są wyniki w takim razie głosowania. Zdecydowanie. Liczy się arytmetyka i w tej chwili organizacje pro-life, czyli opowiadające się za życiem, za normalną rodziną, liczą się i także na przykład organizacja Jeden z Nas, inicjatywa Jeden z Nas, również wysyła ankiety, pyta. Ja mogę się poszczycić tym, że ze względu na to, że współpracujemy od dawna, pozwolono mi używać w materiałach wyborczych logo Jeden z Nas. Ale to jest właśnie moment, żeby wyborcy zastanowili się, na kogo oddają głos, bo później przekonać tamte osoby jest bardzo trudno. I chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Kampania, im zależy na głosach wyborców, więc można wpływać potem na późniejsze zachowania, tak, prawda? I w zależności od tego, kogo wybierzemy, tak będą te osoby głosowały. I teraz ja się bardzo cieszę, że pan marszałek Jurek ma tak zdecydowane stanowisko, bo niewielu jest posłów, nawet polskich, którzy takie stanowisko zajmują w Parlamencie Europejskim, bo otrzymujemy dokument, na przykład Horyzont 2020, w którym są różne cele naukowe zapisane, chcemy przeznaczyć fundusze, a w tym na szczytne cele naukowe, a w tym dokumencie istnieje zapis, że mogą uczeni eksperymentować na embrionach ludzkich. Taki mały jeden zapisik. I powstaje dylemat, kiedy my głosujemy poprawkę, czy głosować za tym eksperymentem, czy nie, to większość posłów naszych głosuje przeciwko, ale są przegłosowywani i przychodzi do głosowania całego dokumentu razem z tą niebezpieczną poprawką. I proszę zwrócić uwagę, że większość posłów wówczas mówi, no trzeba wybrać mniejsze zło, głosujemy za całością. Ja byłem jedynym posłem polskim, który głosował przeciwko. I większość na przykład się wstrzymuje. Stąd też bardzo ważnym jest, aby tutaj takie osoby jak na przykład pan marszałek zasiadły w ławach Parlamentu Europejskiego, bo tutaj nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, ale trzeba się już przeliczyć w tej chwili. Chyba jest tak, że brakuje w Parlamencie Europejskim liderów, którzy by nadawali pewien ton, którzy by stanęli do otwartej dyskusji, prawda, bronili pewnych wartości, tych fundamentalnych, to wtedy może i ci niezdecydowani przełamią się. Otóż to, ich sofistyce trzeba przeciwstawić naszą tradycję arystotelesowską, tomistyczną, nasz uniwersalizm, dlatego że w tej chwili mamy do czynienia z takim pseudo-uniwersalizmem, który tylko dlatego, że powołuje się na popularność czysto subiektywnych racji, prywatnych korzyści, życzeń, prywatnej wygody i tak dalej, przedstawia się jako uniwersalizm. My musimy zacząć bronić tego, co jest naprawdę dobrem wspólnym. I pan profesor powiedział bardzo ważną rzecz o poważnym stosunku do procesu politycznego. Dlatego, że w jaki sposób zamieniamy mniejszą ilość głosów na większą? Jeżeli poważnie traktujemy swoje głosy, jeżeli na przykład mówimy głosowanie nad całością, uzależniamy od tej poprawki. No ale jeżeli się coś takiego mówi, to trzeba konsekwentnie potem powiedzieć, jeżeli odrzuciliście, no to tym samym straciliście nasze głosy. Tak, bo jeden przepis może nie wyczyć całą ustawę. No co z tego, że będzie jakaś uchwała, jest... prawda, czy dyrektywa będzie miała szczytny tytuł, prawda, skoro tam będą otóż zapisy. Otóż to, a potem legitymowanie się tym, jak kto głosował przy poprawce, jeżeli tak naprawdę nie zaangażował się w cały proces polityczny, to tak naprawdę jest tylko szukanie takich ozdób wyborczych, żeby je pokazać wyborcom. Ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy powtórzyli jedno, że cywilizacja chrześcijańska ma prawo do swojej polityki, żebyśmy poważnie, serio walczyli o jej zasady. Oczywiście najpierw budujmy silną opinię chrześcijańską. Ona na początek może być mniejszościowa. W Polsce w Sejmie kontraktowym była mniejszościowa, ale po 4 latach zamieniła się no, we względnie dobrą ustawę, znacznie lepszą niż tą, którą mamy dzisiaj z 97 roku. Wtedy, w 93 roku. I to naprawdę można osiągnąć, tylko to wymaga przede wszystkim uporu. I tak jak mówiłem, no, użycia procesu politycznego do tego, żeby promować dobro wspólne naprawdę. Ale także nacisku posłów, europosłów. Ja przypomnę, że 3 lata temu Komisja Europejska wydała kalendarz dla gimnazjalistów z naszych pieniędzy, w którym to kalendarzu nie umieszczono świąt chrześcijańskich, tak, takich jak Wielkanoc, Boże Narodzenie. Za to umieszczono święta Sikhów, światła, żydowskie święta. I komisja argumentowała to tym, że nie musi wszystkich świąt zamieszczać w takim kalendarzu. I ten nacisk
posłów do Parlamentu Europejskiego, także niemieckich chadeków, wówczas się obudzili. To, o czym mówi pan marszałek, to budowanie tej opinii nacisku, bo w tym obszarze można tego dokonać, spowodowało, że komisja w następnych latach już łaskawie uwzględniła święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, ale to ma konsekwencje dalej idące. W Brukseli na placu głównym Grand Place nie tak dawno zrezygnowano z postawienia choinki na rzecz świecącego prostopadłościanu. Także cały czas musimy walczyć o tę prawdę, bo pan redaktor zaczął od korzeni chrześcijańskich. No takie były. Ci, którzy tego nie dostrzegają, fałszują historię i to fałszują historię Unii Europejskiej na jej szkodę. Niestety musimy już kończyć, nasz czas dobiega końca. Dziękuję panu serdecznie za wizytę w studio. Miejmy nadzieję, że te wybory będą pewnym przełomem, że ta reprezentacja w Europarlamencie i polskich eurodeputowanych, ale generalnie europejskich, tych konserwatywnych rzeczy wracających do tych korzeni chrześcijańskich będzie o wiele liczniejsza niż była w tej mniej więcej kadencji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę, dziękuję, że gościłem pana Marka Jurka, szefa Prawicy Rzeczypospolitej, byłego marszałka Sejmu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. I pana profesora Mirosława Piotrowskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Szczęść bardzo. Boże, dziękuję Szczęść bardzo. Boże. Państwu dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasz program jutro. Z Panem Bogiem.